parku pojawił się nowy wielbłąd. Co Pani o tym sądzą? A ja nic nie wiem, bo nie byłam, nie widziałam. Fajnie jest dla dzieciaków, no idą tam maluchy, oglądają, no i tam jest plac zabaw, no ciekawie jest może, nie? No nie wiem, jak tu jest ta restauracja, bo trochę też od tych wielbłądów, no nie czarujmy się, zapach jest, nie? Przed Panią, żeby następny zdech, no właśnie o to chodzi. No na przykład poszerzyć troszeczkę ten plac zabaw, zrobić atrakcyjny, albo ptaszków troszeczkę zamiast wielbłąda. No najlepsze by było. I dzieci by się cieszyły, no a wielbłąd stale coś nie tak. Albo karma, albo no nie wiadomo. No mogą być, według mnie to wielbłądy mogą być, to tam mi nie szkodzi. Ktoś powinien to pilnować, jakaś osoba powinna być tam odpowiedzialna i pilnować, nie? A czym więcej takich zwierząt jest, to lepiej dla dzieci, nie? Przynajmniej dzieciaki mają gdzie sobie przyjść, zobaczyć czy coś. Tam powinno być ładnie wysprzątane, zrobione jakaś budka, jakaś ławeczka, wszystko. Znaczy, my jeszcze nawet nic o tym nie wiedzieliśmy, ale to chyba dobrze. No dzieciaki sobie pooglądają jakieś zwierzaki, no nie każdy ma okazję wyjechać do Zoo do Poznania czy gdziekolwiek, a w telewizji jest też nie to samo. Nie wiem, dobrze, niech sobie będzie, jak jest. Kali! No tylko poprzedni żywot nie był zbyt fajny. Nie wiem, czy się opiekowali dobrze nimi, czy nie, nie, tego nie wiem, jak to tam było. Mówię fajnie, no bo... No tutaj jest ten Opieszyn, pałac na Opieszynie, no i tam jest plac zabaw dla dzieci, no to dzieci mają jakąś atrakcję, mogą zobaczyć, nie muszą jechać do zoo, mają tutaj wielbłąda, nie? A teraz parę, no to może będą jeszcze małe? Nic, wiem, że był jeden, tam i zostaw, teraz są dwa, fajnie, że jest coś takiego. Bardzo dobrze, bo temu się przykrzyło, bardzo dobrze. Ja lubię zwierzęta i właśnie tak nieraz poszedłem tam do parku i mówię, biedoku, sam tutaj jesteś, ale teraz ma takiego fajnego, to chyba jest para teraz, nie? A niech im się tam dobrze, dzieciaki się będą cieszyć, ja też się cieszę. A jakiś może pomysł na imię? No, jakbyśmy, trudno powiedzieć w tej chwili tak od razu, no ale... A jak tam ty mu na imię? Co było? Opieszynek, a przedtem była Bella... A to jest teraz samica, więc... Tak, to ja, jak pani mówiła... Bella. Bella. Bella Belladonna. O, może być. Wielbłądzica jeszcze nie ma imienia. Czy ma pan jakiś pomysł? Nie mam pojęcia. Marika.